chleb pierwszy. Beskid niski, jesteśmy już po śniadanku. Za chwilę wyruszamy. Przejeżdżamy przez rzeczkę. Dzień numer 2. Nocleg w Sapancie na dziko. W pięknych górach. Wszyscy już wybiegani. Będziemy robić śniadanko. Tutaj był nocleg. Wysoko, bo bali się niedźwiedzi. A tam mamy takie dźwięki natury. W oddali. To był gwizdek. Ej, bo ja to nagrywam, to sprawdzimy. To jest taka rurka i ta rurka pokazywała poziom wody w tędrze. Tender to jest ta przyczepka. Nie, zakaz wchodzenia. Oczywiście. Właśnie tam, a co za matka. Najlepsza jest kierownica. A ja bym ten znak stop miał. Taki mamy tutaj pyszny przystanek. Smacznego. Niestety kolej nas nie zabierze jutro na wycieczkę. Więc Asiu, będziemy musieli tutaj przyjechać jeszcze raz. Możesz się z nami zabrać. Noc trzecia. Śniadanie zastępcze przy drodze. Ale nockę spędziliśmy na pięknej przełęczy. Niestety nas zgonił deszcz.
Szukamy właśnie kempingu. Taki biały. Wódka czwarta na kempingu Ursulet. Przesuwamy się powoli w stronę Morza Czarnego. Jaka modelowa rodzina. Skąd oni takiego psa mają? Rodzina numer 2, też modelowa, z psem gończym. Miki rozłożył się nad rzeką, dosłownie nad rzeką. Za chwilę będziemy wjeżdżać do wąwozu Pisak Gaz. Czwarta, kemping Dorina. Wszystko jest ogrodzone kolczastym drutem, ponieważ są tu niedźwiedzie, widzieliśmy po drodze. No i zaraz będziemy palić ogniseczko i biesiadować. Grupa szybkiego reagowania. Wszyscy wstali o 7:00. To jest niesamowite. No, znaczy nie wszyscy. Zareaguję. A tu kolejna miejscówka w sam raz na hamak. Trąbka na niedźwiedzie. Odlek 5 albo 6. Już nie stracił brachubę. Jedziemy dzisiaj nad morze, dlatego tak wcześnie wszyscy. A ja muszę jeszcze węża zakleić. No i nastąpił ten dzień, kiedy trzeba zrobić drobne naprawy, ale z uśmiechem na twarzy David ich dokonuje. Proszę o uśmiech. A nie ma uśmiechu. Jaka woda? Zrobione. Jedziemy na plażę. Nie wejdzie.
Jak moto... Jaka motorówa? I nasza docelowa miejscówka. Pociąg, wesoły pociąg wodny. Ale ty w złym miejscu stoisz, wiesz co, Piotrek? Długość! Co się stało? Jezu, patrz, on płynie! Gońcie go, rzućcie go z tego! Ala, brawo! Dobrze, dziewczyny. Ładnie mu wypłynęło. Tam nam mama Anetka wypłynęła. Daje Żaneta! Chłopaki myślały, że co? Ale tak, dobrze? Deutschland, in Spain, in France. Polnisz, że kurwa, żółwia. Kolejny nocleg, kemping koło wulkanów błotnych. Ania robi pranie. Chłopaki robią kawę drugą już dzisiaj. Dzieci spały dzisiaj na ziemi. Nie, coś tam jest w nich. Burzowa nocka za nami. Jeden daszek nie wytrzymał. Jest moja impreza. Transbucek z rana. Kolejne statko. We'll be right back.
chodź. Drogą szutrową, którą... O, już daję radę. Dajesz. Dajesz. Ja pierdzielę! Mysza się. Technika jazdy, teraz wychodzą wszystkie twoje skillsy. I zostawili nas. Dobra, to było to najgorsze. Czekajcie na nas! Wczoraj bardzo późno przyjechaliśmy na biwak u Artura. Mamy takiego stresa, bo tutaj są dwa takie duże pieski. Artur. Rexona. I za sprawą tego osobnika opuszczamy kampik bez śniadania. Artur rządzi po prostu. Artur rządzi, wszyscy siedzą w busach. Taka sytuacja. No mamy tutaj znowu zwierzaczki. Takie cudne pieski. Typowy facet czekający na swoje kobiety na zakupach. Wjechaliśmy kilkanaście minut temu na Transalpinę. Bardzo malownicza trasa i właśnie takie mamy widoki. No, dobrze jest, dobrze jest! Jezu! Co nam wleciały na drogę? Kuleczki brązowe. Nocleg na Transalpinie. Dla mnie słowo wyjazdu to jest XD LOL. LOL. A rumuńskie? Rumuńskie plus minus. Tak osobisko tam jest, nie nagrywaj. Ania się osunęła. Nawet kurde... Jesteśmy w wąwozie Turda. Zaraz tam pójdziemy. Spaliśmy na takiej łące pięknej. Cześć postanowiła spać na ziemi. Tutaj też są amatorzy spania na ziemi. To są jakieś kokony.
dyrektor już siedzi na stołku, obmyśla plan na następny dzień. Ranna kawka. Co dobrze robią? Nocleg numer 14, policzyłem sobie, w parku Apuceni. Pięknie. Ale... Mamy pana od śmietanki do kawy. Ubija mascarpone. Siedzi i ubija. Mamy tutaj taką sielankę. Część osób śpi w busie. Dzieciaki grają. W szachy i na gitarze. Anetka nam wszystkim robi po kolei masaże twarzy. Dawidek. Krzysiu. Rzeczką. A my, Tania, siła robocza, będziemy łupić ziemniaki, nie? Tak. Niedobry kucyś, niedobry kucyś. No, wiecie co? Pokaż, pokaż. Moje bataty na litość boską, wiezione. Jezu. Dogońmy go i upieczmy. Następna nocka w dolinie Sigiszelulu, czy jakoś tam. Nocka z kucykami. Tak. Mam świeże mleko, jaja. Bunt. Noc była w hamakach, ale część spierdzieliła z hamaku, bo pucyki zaczęły atakować. A jak te sery? Tak? Są się takie słone? Czekaj,
zostaliśmy u naszego starego znajomego z muzą chilloutową i z wielką zjeżdżalnią. Nie tak! Aha. De relaxare, dar și soluții pentru vacanțele low cost într-un peisaj de poveste. La 28 de kilometri de plajele luxoase din Mamaia, găsim o zonă în care muzica nu răsună din boxe. It's, you know, it's a chill out, yeah. We are sitting, taking a bath, playing chess and what can say. Acest domn a venit tocmai din Polonia. E pentru prima dată aici și s-a decis deja să revină și anul viitor. There are some applications on the mobile phone which tourists use, especially tourists from Poland. There's application with natural places for visiting. Pentru că plaja Vadu face parte din rezervația biosferei Deltei Dunării și este patrimoniu